Siema widzowie, w następnym odcinku, widzicie po tytule, zajmujemy się dzisiaj trochę tym gagatkiem. Odpalimy sprzęta, zaczniemy coś tu działać przy nim. Trzeba zacząć, bo czasu niby jeszcze jest do żniw, ale niestety jak się pracuje na etacie i robi trzy rzeczy na raz, to lepiej zacząć wcześniej niż zostawić wszystko na sam koniec. Pajęczyna tu zaszła, będę musiał tu umyć gardziel. Odpalimy gagatka, przepalimy go. I co? Będę chciał rozebrać tutaj ten rozdzielacz. Najpierw to umyję. Te kopułki musimy zdjąć, bo jak widzicie na tych dźwigniach są te tulejki takie tutaj w tym miejscu. Zatrzymamy te dźwignie i tam na tulejkę jest taki mały o-ring. No i niestety tego o-ringa nam nie dorobili w zeszłym roku i zrobiliśmy standardowe, bo myśleliśmy, że będzie ok, a tu jednak się okazuje, że no, że nie jest ok. Żniwa chodziło, w połowie żniw zaczęło ciec i znowu olej nam ucieka, a chcemy to doprowadzić do stanu jak należy. Ja wam pokażę jeszcze ciekawostkę, zobaczcie, widzicie tą różnicę? To był myty opryskiwacz po RSM i jaka ta trawa tu gęsta i zielona. Wypalał ze 100 litrów RSM-u na trawy, to masakra różnica. Tu glina sucho, nic nie chce rosnąć. Taka górka jest tutaj, gdzie jest cała glina dookoła, a tu taki paseczek, gdzie RSM myty i zboża tak się prezentują. Po zabiegu te dwa ostatnio robiłem, gdzieś tam trochę fito wyszło na wilejce, tu Dubajka się trzyma. Deszczu potrzeba, bo sucho jest już pole. Susza atakuje niestety i kaszanka się dzieje. Ja co miałem mówić? Biorę się, podlejemy trochę ropy do kombajnu. Wlałem tam ostatnią 20, to jeszcze wlejemy z 15 litrów, gdy ciapka sobie zaleje. Podleję też z 15 litrów, na przepał starczy i jakby mam nawrowanie, bo ogólnie będzie trzeba odpiąć header z kombajnu. Bo co? Bo chcemy tam go podrobić. Od Michaela, którego pozdrawiam serdecznie, z USA. Dostaliśmy koguty. Ropa. A nigdzie! Co? Co przyszło? A! Rolnicze jakieś rzeczy mi przyszły. Co? Będziemy chcieli go podrobić. Kabina chcielibyśmy podrobić, daszek, bo jest przyrdzewiały, światło porobić, sprawdzić tam podsiewacz, co się oberwała taka blaszka rok temu. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj tak się to prezentuje. Wyczyszczone było po łubinie, co prawda. Gdzieś tam jakieś reszki zostały, no ale coś się nie zrobi. I co? Trzeba tu wziąć akumulatory, sobie wczoraj założyłem. Akumulatory sobie wczoraj pod koniec dnia założyłem. Klemę będę musiał wymienić, mi pękła. Gówno takie te klemy teraz robią, cieniutkie, a jakieś resztki zostały. Czyściłem go tutaj w listopadzie, trzeba pod koniec października jakoś tak. Z tych resztek, z łubinu jakieś tej rogi powybierałem, ale to jeszcze zostaje, to trzeba by musiał wysnąć, bo to zielono łodygi były. Ale wyschło, puści się go, to przebuja wszystko. Zobaczymy, jak to się kręci, czy nie ma problemu gdzieś. Oczywiście nie ruszymy nim gdzie do przodu ani do tyłu, bo nie ma oleju ze wspomaganiu, ani headeru się nie podniesie. No dobra, tankuję ropę. Bierzemy. Odpalanie wystarczy. Na razie nie będziemy tankować całego baku, bo nie ma sensu. Niech tu ssa. My pójdziemy odpowietrzać. Kurwa, jak zawsze. Smak ropki. Niezastąpiony. A ten się kręci, kolega? Po zimie? Czy nie? O. On kręci się. Nie zardzewiało łożysko. Mamy połowę maja. Jak tak dalej z pogodą będzie, to jęczmień będzie do koszenia za miesiąc, bo uschnie i sam poślad będzie. Dziwne w tym roku żniwa.
dziwnie z terminem, bo na jedne pola strasznie szybko urosły. Teraz jest susza znowu, stanęło to wszystko. Nie wiadomo, co tu teraz robić. Trzeba powoli brać się. W sumie w zeszłym roku też, tak gdzieś powiem, maja przepalaliśmy, tylko że było więcej roboty tak jakby z kombajnem. Tu nic. No bo żeśmy ten header robili cały, zeszło trochę się. Sobie wezmę klucze. Idziemy, odpowietrzymy go trochę. Zobaczymy, jak to się tam prezentuje. Cały ukurzony, oczywiście będziemy go myli w pierwszej kolejności. Jak zrobi się rozdziela, czy się z tym garażu, spod garażu wyjedzie. Ach, będziemy chcieli go umyć. Znaczy się on chciał go umyć. Stachu tam ruska chce złożyć. Przydałoby się, bo już ten rusek trzeci sezon by stał. Ja sobie zaglądałem. Opa. Idziemy na górę. No tak się zboża prezentują z góry. Tam gdzie słabe ziemie widać, jest takie przypalenie, przebarwienie. Uschło. Wilejka trochę fito wyszło, ale jak spadnie deszcz, ona się odbije. Stała stado inwestowana teraz te dwójką. Kierem pryskałem ciarczem magnezu. 7 kg na hektar. Pierwszej oprysku. Wracanie, opryski i te sprawy. Dobra. Opuścimy tu. Wszędzie gdzie się pompuje coś. No idzie paliwko. Idzie paliwko. Bije tutaj. Czy jest git? Czyli jest git. Tu paliwko bije. To jest dobrze. No ten zaworek stał ci się zamontowaliśmy. Robi robotę. O. Paliwo wraca. Słyszycie jak buczy? Na powrót idzie, na to wychodzi. Dobra. Tu dokręcimy. Później będziemy go pałować, bo gdzieś tam znowu cieknie, a to sucho. Nie wiem, chłodnica niby tam, przez ten kranik może być. O, jest ten zaworek, stał się tutaj zamontowany, on pisał się rewelacyjnie tutaj. Jest tu sporo mycia ogólnie. Tu jest pusto w zbiorniku, wszystko wyleciało rozdzielaczem, niestety. I coś tam się macz. Zobaczymy jak odpalimy, czy pociągnie. No, wszystko mu chciał go dokładnie tu umyć, tego sprzęta. Potem nasmarować i można by się za niego wziąć. To raczej klucze już się nie przydadzą, skoro tu już paliwo idzie. Spróbujemy zakręcić. Opa! Opa! Tu wyssało. Do cna. Hyc. Rzucamy wężyk. Dobra. Klucze. No i zobaczymy. Ukurzony cały po zimie. Aż kolor taki wyblaknięty się wydaje, bo wszystko brudne. Opa. O, gdzie by tu postawić kamerę, żeby wam nagrać jak to odpala. Mam opasce. Może gdzieś tu postawię. No zobaczycie sobie. O, widać coś? Coś widać. Tu zostawię. Postawię sobie telefonem, nagram. Czekajcie. Dobra, idziemy kręcić. Bydlaka. Zostawcie suba. Łapkę jak się podoba. Będzie pajęczyna.
kurde. Nie ma to jak dźwięka Dory. Wiadomo, nie jest to bez turbo na przylocie, tylko 647 kurwiony, taki inny dźwięk. Zagadał. Kurde. W szoku jestem, ja pierdzielę. Ciągle paliwa. Zobaczymy, co tu się dzieje. Czekajcie. Kamerkę na głowę. Pochodzi chwilę i zobaczymy, co to będzie. Ale odpalił. Kurde. Ciepło jest, bez 20 stopni to musiał odpalić. No nic, widzowie, ja sobie posiedzę, posłucham sobie, jak Doria brzmi chwilę. Niech się silnik popracuje, zobaczymy, jak to będzie. No, pochodził sobie 10 minutek. Fajnie. To jest to, co kotki lubią najbardziej. Coś tam się zagrzało. Ciśnienie pokazuje, zobaczcie, jakie ciśnienie oleju. Nie ma nic, nawet nie podniesie. Jeszcze z zapachu. Tu od Michaela z Ameryki, którego pozdrawiam serdecznie. Ja wam pokażę. Gasimy na razie. Oryginalne elektry. Zobaczcie. Zakłady elektromechaniczne Elektra. Pozdro, Michael. Byku. Leżaki magazynowe, bomby takie, jak tu się zamontuje. Takie oryginalne sprzęty. Kurde, ale to będzie się prezentowało. Szok. Wyjedzie, to nie ma mocnych. Przez wieś, jak będziemy jechali, to będzie się błyszczało wszędzie. O, patyczek wyjąłem. Kabinkę, daszek do malowania. O, i Piotruś przyjechał. Flaga z Ameryki, piktogramy, drugi kogucik, no i Elektra Challenge, który był na live, robiony jeszcze w grudniu. Dawno, dawno temu. Czuć już żniwa. Czuć żniwa, mówisz? Jak się stoi przy tej maszynie, to od razu czuć żniwa. No zawsze czuć przy tej maszynie, to zawsze czuć żniwa. Trochę zakurzone, elo. O. Trochę zakurzone. No to od Michaela z Ameryki, co przyszło wtedy. Te paczki, ten naklejki. No. Został ten zagrzany. Chłopie szybciutko odpalił, kurde. Akumulatory dobrze. Trzy akumulatory też w obierzchu, w garaż leżały. Światła działają, działają. Człowieku ten... Czekaj, idę na górę. Wejdę tędy. Podpompowałem go chwilę. Odpowietrzyłem tylko i człowieku... Ale wiesz, ten zawodek, co zrobiliście na paliwie... No, on robi robotę. Trzymało ciśnienie w układzie. No. Nie spadło i to wiesz. Ja tu wejdę. Daj mu tak trochę gazu, zobaczymy, jak pracuje. Olej był aż ciutkę, 2 mm pozostał.
mm ponad stan. No. Daj mu trochę. Motor pracuje. Sprawdzałem olej, jak odpowietrzałem. Człowieku, aż było, wiesz, jak masz stan, to aż ponad trochę. No. Trzeba przygotować, wymyć. Będziemy rozdzielać, czy rozbierzemy te zaślepki. Wyjdź, no zobaczymy, odpalimy mucarnię, jak się kręci. Zobacz tam, czy nic nie będzie tukło, darło. Padę z cudów wylecieć. Zobaczymy. Czy się będzie kręciło w ogóle? Co? Niech pochodzi na spokojnie na razie. Bo tu resztek z Łubinu jest. Masz, nagraj ze mną, jak tam to wygląda. Jakbyś go przekazał, to by go przeczyścił od razu. Na razie, jak tylko pracuje, to na spokojnie, bo przecież nie odpalanie było, co pada, jak był czyszczony, bo to wyszki, te reszki mówimy się o to. Dlatego go trzeba przedmuchać. Złożyliśmy sprzęta. Myję to. Dobra, trzeba będzie spianować pierw. O, tata mył tam, kurde, kostkę. Te uszczelki. Żebyś nie pogubił, tak jak jest. Nie, nie pójdzie już nic. Woda chyba gdzieś leci. No się tu napełni. Spianujemy gardziel. Odkręciłaś tą wodę? No, odkręciła wodę. Nie odkręciła wam wody. Gdzieś się zawinął wąż. Kurde. Czekaj, trzeba zobaczyć, bo się gdzieś wąż zawinął. Widzisz, ta woda tak leci. O, spadło. No, w końcu poszło.
opianuj ładnie. Dobra, górę tu opianuj teraz ten. O. Rozdzielacz cały. Dobra, bo wypryska się ta piana, starczy. Daj na chwilę jeszcze, ja wrysnę tu od spodu. Ubrudzisz się. Ta piana to człowieku leci jak szalona. Zobacz, ile już zostało. Wlałem pół bańki. Trochę chciałem tu prysnąć, żeby tą gardzę umyć. Trzeba tą rolniczą kupić obok dimera. No i więcej nie ma sensu, tu jeszcze. To trzeba też zrobić, bo tam tą część umyjemy, bo nie będziemy resztę mieć, co? Nie, mi chodzi o ten, no nie rdze. Chyba najlepiej by trzeba było ściągnąć kabinę. Czapka można umyć. Akumulator. Chłop, jak się umyje to... Tak to pryskania ma iść. No. Tu trochę umyjemy tę kopułkę. Całkiem inaczej będzie wygląda, chłopie. Wierzę, ale pójdzie w pole i się cały umkurzy. A tam trochę tylko tu z oleju umyć. Tu co mi z rozdzielacza ciekawa, co ta rurka była pęknięta. No zaspawana jest jak należy. Niech bierze ją. Chłopie, zobacz, już kurde żre. Już żre. Jeszcze rolnicze, chyba to całkiem inaczej by to wybrało. Rolnicze, tak. No ale to dimmer, chłopie. Ja wiem. No maszyny rolnicze takie tutaj typu oleje. Do tego dimmer. Ogólnie do mycia. Zrobić, kurde. No co ty, jak do oleju tutaj to tylko dimmer. No wiem, tu wodą to takie. Sama taka piana to może trochę rozpuść, ale to rolnicze musi być. No. Albo dimmer właśnie. Do takich tłust. Ogólnie dimmerem się maszyn nie myje, bo wiem, szlak trafi. Myjemy ciapka, do czeku inaczej będzie wyglądał. Ciapka. Co? Trochę inaczej, jak z błota się go opłuka. Trochę inaczej będzie wyglądał zawsze. No widzisz, jak malowałem na tą felgę, ona oryginalnie była srebrna, nie? Trzeba ją spiaskować, żeby było robotą. No. Thank you.
Cóż tam się tak zaplątało? Zahaczyło o pole. A no poprawę. Poprawno tam ten, na przewód. O! No i całkiem inaczej wygląda. Tylko poobdzielany trochę. Co? No farba poschodziła. Gardziel umyta, niech to przeschnie. Dać, wszystko ładnie wymyte, niech to se wyschnie. I będziemy dalej kręcić za dwa dni. Będzie jeden odcinek, a ja jadę, prysnę tam kawałeczek jeszcze koło krzaka. Zostało mi tylko do prysy.